jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania, poszedł z nim za górę, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej marsi mówi zapłakany, słucha jedno polo nasi, biją karabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Precz komuną! Precz z komuną bituskiem! Słuchajcie! Precz z komuną bituskiem! Słuchajcie! Słuchajcie! Precz z komuną! Słuchajcie, zaraz będziemy skandować. Wolne media! 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 Słuchajcie! Słuchajcie, szanowni! Szanowni, słuchajcie! Szanowni! Szanowni, kochani, szanowni! Naprawdę 24 godziny od pomysłu zebraliśmy się tutaj tak licznie. Naprawdę uwierzyłem, że znowu może być jak dawniej pięknie, jak za Solidarności. I z pewnością, jeśli będzie taka potrzeba, to przygotujemy ogromne manifestacje. Bo wolność słowa! Bo wolność słowa jest zagrożona! Panie Adamie, taki marsz jak Marsz Niepodległości, to musi być taka charyzma. Musimy się do tego przygotować, czeka nas długi marsz, bo Donald Tusk zapowiedział bezprawne działania, ale żeby te bezprawne działania były skuteczne, to musi opanować media jemu nieprzychylne. Media, które mówią prawdę. Media, które będą patrzeć mu na ręce. On musi opanować po to, żeby mógł w dalszym ciągu bezkarnie kłamać i bezkarnie popełniać przestępstwa. Dlatego musimy te media obronić. Musimy je obronić. Ja mogę powiedzieć tak. Donald Tusk, poza tym, że jest kłamcą, my wiemy o tym wszyscy, nie musimy się przekonywać i dawać tutaj przykładu, to jednocześnie pluje nam w twarz, powołując do rządu wszystkie skompromitowane osoby. Taki facet jak... On nam w tej chwili mówi. I co mi zrobicie? Powołuje na ministra rodziny. Na ministra rodziny powołuje kobietę, która wrzeszczy wypierw. Nie należy dalej kontynuować, bo wiemy, jakie słowo chodzi. Na Sienkiewicza, na ministra kultury. Ale najbardziej haniebne to jest to, że Sikorski, który obrażał kobiety. I który, co najgorsze,
co najgorsze, był jednym z twórców resetu z Rosją. Był jednym z tych, którzy... Przecież on sprzedał białoruskich opozycjonistów. Jego wybrano spraw zagranicznych. Naprawdę człowiek, który haniebnie mówił, że nic nie warte jest nasze porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi obronne. Haniebnie. Jego nie ma u nas ludzi mądrzejszych, sprawniejszych. Są. I wolne media, wolne media. Bo nie ma demokracji bez wolnych mediów. Wolne media! 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 Musimy wykazać całą determinację naszą, żeby bronić tych wolnych mediów. Bo nie ma demokracji bez wolnych mediów. Po prostu nie ma. I dlatego oni mają usta pełne frazesu. Usta o konstytucji. A sami zapowiadają, że będą tą konstytucję łamać. Więc przygotujmy się na działania. Nie bądźmy bierni. Niech dzisiejsza nasza manifestacja nie będzie słomianym zapałem i nie złóżmy broni, bo musimy do końca naszych dni, a ojczyzna walczy się do końca, nigdy nie przestaje. Dziękujemy. Szanowni Państwo, rząd 13 grudnia nieprzypadkowo pewnie zdecydował się tego dnia, bo oni mieli możliwość wyboru. Rząd 13 grudnia chce siłą wtargnąć do TVP. Całkowicie nielegalnie. O, witamy jednego z autorów resetu, Michała Rakonia. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, operację stanu wojennego poprzedziła operacja Azalia. Polegała na przerwaniu łączności. Dokładnie taka operacja jest w tej chwili przeprowadzana. Ludzie, którzy byli szkoleni przez Jaruzelskiego, obejmują w tej chwili przez służby specjalne i oni przygotowują nową operację Azalia. Odcięcie łączności ludzi od niezależnych mediów. Jeśli by doszło do ataku na TVP, odcięcia niezależnych mediów, szukajcie informacji na niezależnej.pl, w telewizji Republika. Będziemy Państwa w naszych mediach informować. My wiemy, że na nas też jest szykowany atak na bardzo różnych polach, ale jesteśmy w stanie się bronić w każdych warunkach. Mamy doświadczenie z podziemia. Będziemy przygotowywać bardzo dużą demonstrację w obronie wolnych mediów. Ta jest przygotowana 24 godziny przez kluby Gazety Polskiej. Ale jeśli dojdzie do siłowego zajęcia telewizji, przyjedziemy i tu bronić. Będziemy bronić konstytucji i prawa. Będziemy bronić wolności słowa. Miejmy ze sobą kontakt. Obserwujcie nasze media, bo będą chcieli przerwać tą łączność. Na tym polega atak na telewizję. Każda totalitarna władza zaczyna od przerwania łączności i ataku na media. Ta władza była szkolona przez ludzi Jaruzelskiego. Te twarze, które są na wierzchu, to nie są te twarze, które naprawdę rządzą. Rządzą ludzie Moskwy. Dlatego to ci, którzy współpracowali z FSB, podejmują dzisiaj kierownictwo służb specjalnych. I to oni będą atakować media. Dlatego oficer służb specjalnych został mianowany ministrem kultury, który ma spacyfikować media. Przygotujmy się do takiej walki, jak była podziemia. A teraz zapraszam Michała Rakonia.